No i już po. Cały kwiecień i maj przemyśleń co do foimy Rafaela Nadala i Nowaka Dżokowicza wszystko zbędne. Hiszpan znowu pokazał, że w Paryżu, oczywiście na mączce, nie w hali, musi wydarzyć się jakiś mały cud, jak ten z udziałem Robina Sedewlinga 10 lat temu, żeby po tytuł sięgnął ktoś inny, a nie on. Póki co, cudu nie było. Witam i zapraszam Cię do odsłuchania 15 odcinka podcastu o tenisie. 63576161. Wynik dobrze pokazuje to, co działo się na Kojucie i to, że z team był w stanie powalczyć z Rafaelem Nadalem tylko przez pierwsze dwa sety. No i trzeba wspomnieć o początku meczu, bo pierwsze 7 gemów było na intensywności, jakiej ja chyba nie widziałem w meczu o taką stawkę. Później obaj panowie zlekko zwolnili, żeby nie musieć schodzić z Kojutu z pomocą medyków, ale Hiszpan jedynie puścił gaz, a jakby wyhamował. Z Dominika Tima po wygraniu drugiego seta kompletnie zeszło powietrze. A Rafa szybko, dosłownie i w przenośni to wykorzystał. Ale o tym za chwilę. Dwunasty tytuł na French Open. Osiemnasty ogólnie. Nic więcej nie trzeba dodawać, bo to liczby z kosmosu. Znów tylko dwa mniej od Rogera Federera. Czy Hiszpan dogoni Szwajcara? Może, ale lekko nie będzie, bo ciężko będzie zwyciężyć na Australian Open, Wimbledonie czy US Open. Ale za rok, gdy na French Open zadebiutuje dach, czy za dwa, gdy pojawią się sesje wieczorne, Cały czas będzie faworytem. Gość jest niesamowity. Maszyna. Czy Dominik Team miałby większe szanse, gdyby miał taką ścieżkę do finału jak Rafael Nadal, można gdybać, ale to jest to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku przed turniejem. Że zdecydować może nieaktualna dyspozycja, ale też świeżość, na jakiej wiadą zawodnicy w decydującą fazę. A Hiszpan tą świeżość miał, bo i losowanie mu dopisało. Janik Hanfman i Janik Maden. To zawodnicy, których można wylosować na początku Challengera w Aumatach w Kazachstanie. Później David Goffin, Juan Ignacio Londero i, że tak powiem, zajechany Kei Nishikori. Dopiero mecz z Rogerem Federerem w półfinale był dla Hiszpana poważniejszym testem. W ogóle Kei Nishikori to jest ciekawy przypadek, bo Japończyk w ostatnich czterech turniejach Wielkiego Szlema odpadał tylko z Nowakiem Dziokowiczem i Rafaelem Nadalem. Problem w tym, że na każde z tych spotkań wjeżdżał z pustym bakiem, Mocno zmęczony po wcześniejszych meczach. Tak samo było i tutaj. Dominik Team miał przynajmniej według mnie troszkę ciężej. Tommy Paul, Sasha Bublik, Pablo Cuevas, Gael Monfis, Karen Haczanow i pięć setów z Nowakiem Dżokowiczem. Do tego deszcz, który spowodował, że Austriak pojawiał się na końcu w czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. Może to by nic nie zmieniło, a może jednak. Ja jestem zdania, że losowanie może czasami ułożyć dalszą fazę turnieju, a Rafael nadal miał je idealne. Kłopoty Dominika Tima i wielu innych zaczęły się w środę po tak zwanym Total wash czyli trzecim takim dniu w ostatnich 20 latach, gdy zawodnicy nie odbili chociaż jednej piłki, bo cały czas padało. Mocno namieszało to w planach trybuniowych, bo kobiece półfinały musiały zostać przesunięte na piątek. I tu zaczął się, mówiąc kolokwialnie, gnój, bo organizatorzy podjęli decyzję, że kobiece półfinały odbędą się na kojutach Suzanne Englen i Simon Mathieu, a niezmieniony zostanie plan na stadionie Filipa Szatwie. Gdzie miały odbyć się półfinały mężczyzn. I zaczęła się dyskusja o promowaniu męskiego tenisa, nieokazywaniu szacunku dla zawodniczek i takie tam, a w tym wszystkim chodziło prawdopodobnie tylko o to, żeby na głównym kojucie zostawić co tak, jak było, bo na te mecze wyprzedane były już bilety. I widać to też po tym, że nie wyrzucono meczu Nowaka Dżokowicza i Dominika Tima na koju za Glen, mimo że w zasadzie wiadomo było, że padać będzie i ukończyć oba półfinały w piątek będzie ciężko. Ale to nie jedyne spięcie kobiecego i męskiego tenisa, bo było ich kilka, o kolejnym później. Pierwszego czerwca Dominik Tim odpowiadał na pytania dziennikarzy po meczu z Pablo Kowasem, a w tym czasie Serena Williams żegnała się z odpadając Sofią Kenin. Amerykanka chciała szybko odhaczyć obowiązek udziału w konferencji prasowej i poprosiła o salę konferencyjną na już, żeby nie musiała czekać. Problem w tym, że główną okupował Austriak. Amerykanka stwierdziła, że nie musi być to główny pokój, więc mogą pójść do mniejszego, ale on też był zajęty. Jeśli się nie mylę, to przez wywiad kawiana Haczanowa dla telewizji. Serena Williams powiedziała, że czekać nie będzie i w takim razie odpowie tylko na kilka pytań, więc organizatorzy wpadli na genialny pomysł i powiedzieli Dominikowi Timowi, że musi zwolnić salkę i przejść gdzie indziej. jak poszedł, dowiedział się o co chodziło, po czym stwierdził, że skoro Serena Williams może robić co chce, to on też podziękował i wyszedł. Szacunek. Na osobny punkt w tym zestawieniu zasługuje Roger Federer. Chyba mało kto, a przynajmniej ja, wierzył, że Szwajcar zaliczy półfinał Roland Garros w wieku 37 lat. Męczył się w Madrycie, męczył się w Rzymie i nie wyglądało na to, żeby nagle w Paryżu odpalił. Od początku jednak wszystko układało się po jego myśli i w półfinale zameldował się bez większych kłopotów. Chociaż w jego przypadku losowanie też sprzyjało. Lorenzo Sonego, Oscar Otte, Kasper Rudd. Leonardo Maier i zmęczony, stary, dobry znajomy Stan Wawrinka. A później na deser mecz z Rafaelem Nadalem, w którym widać było, że Szwajcar już nic nie musi. Przegrał, podziękował i zadowolony wyjechał, bogatszy o 720 punktów, 590 tysięcy euro i kolejny półfinał Wielkiego Szlema. A jak wspomniałem o stanie Wawrince, kolejnym punktem musi być jego pojedynek ze Stefanosem Cicipasem Pewnie najlepszy mecz tegorocznej edycji. Chociaż panowie nie wyglądają, to była wojna w wadze ciężkiej. 5 setów i ponad 5 godzin walki, ciągle na styku. I chociaż pod koniec nic nie wskazywało na to, że koniec końców lepszy będzie Szwajcar, który jak się znów okazało może być totalnie bez formy, ale na dużej imprezie gra znakomicie, bo w decydującym secie bronił aż 8 pointów, to właśnie on awansował do ćwierćfinału. Wszystko zakończone znakomitym slajsem z defensywy, który leciał i leciał, aż w końcu spadł na linię. Stefanos Tsitsipas był rozbity po tym meczu, ale kto lepiej wyciągnie wnioski z takich potyczek jak nie on? Patrząc na wpisy Greka w mediach społecznościowych, będzie dobrze. Mocno przeżył pojażkę z Rafaelem Nadalem na Australian Open i cztery miesiące później pokonał go na ulubionej nawierzchni. Z tej przegranej wyjdą tylko pozytywne rzeczy. Punkt siódmy. W życiu są pewne trzy rzeczy. Śmierć, podatki i to, że Aleksander Zwiewiewiew zagra w Wielkim Szlemie pięciosetówkę. Niemcowi znów nikt nie powiedział, że formuła best of five nie oznacza tego, że trzeba zagrać pięćsetów. Sasza najpierw przedłużył sobie mecz z Johnem Milmanem, w którym miał już 7 6, 6 a kilka dni później z Duszanem Lajowiciem. Miał 6 4 6 -2. Występ Niemca na French Open, patrząc na jego ostatnie wyczyny i to, że przyjechał do Francji od razu po zwycięstwie w Genewie, i tak należy uznać za udany, bo obronił punkty zdobyte w poprzednim sezonie, a przez moment można było nawet wierzyć w to, że ukuje Nowaka Dżokowicza. Ale jeszcze nie tym razem. Aleksander Zwiewiew przenosi się więc na trawę i nie planuje odpoczywać. Dalej leci tydzień w tydzień. W sumie to od akapulko w lutym. No weeks off. Jak dla mnie, jednym z najbardziej pozytywnych zawodników w ciągu tych dwóch tygodni, chociaż w sumie to jednego, był Ben Perry. Francuz przyjechał na ten turniej, można chyba powiedzieć w życiowej formie, po zdobyciu tytułu w Lyonie, żeby dać dwa niesamowite mecze. Pierwszy z pierre Herbertem, z nieba do piekła i znowu do nieba. 6-2, 6-2, 5 11-9. I drugi z Kejem Nishikowim. Najchętniej oglądane spotkanie we francuskiej telewizji, w którym też podawał, aby zakończyć spotkanie, ale jednak poległ w ostatnich czterech gemach i całym meczu: 2-6-7-6, 2-6-7-6, 5-7. dramatyczne mecze, plus mega ciekawy styl wszystko na plus. Swoją historię napisał też inny zawodnik gospodarzy Benjamin Baton, yy, Nicolas Maui, 37-letni Francuz, występował w Paryżu z dziką kawitą. Ciężko było liczyć na coś więcej niż to, że pokaże lokalnej publiczności, jak ładnie uderzyć w olej. Niko od singla od dłuższego czasu traktuje jako dodatek i w tym sezonie występował jedynie na francuskich challengerach, a na dodatek. Mączka przecież nigdy nie pasowała do jego stylu. W swojej całej karierze na poziomie ATP World Tour i wielkich szlemów wygrał jedynie 15 z53 spotkań na tej nawierzchni. Słabiutko. I wszystko szło zgodnie z planem w meczu pierwszej rundy z Maryko Czekinato. Jakby nie było, zeszło półfinalistą, bo Francuz przegrywał 2-6-6-7. A później 6-4, 6-2-6-4 i odwrócony mecz. Gratulacje od syna i łzy szczęścia po największym zwycięstwie w karierze na tej nawierzchni. Czyli odpadł w drugiej rundzie. Też nie. 6-3, 6-3, 6-3 z dużo wyżej notowanym Filipem Kolschreiberm. Równie duża niespodzianka. Nikolas Maui zatrzymał się dopiero na Leonardzie Majerze, z którym polekł 3-6, 6-7 4-6, 6-7. A po meczu wszyscy płakali. Niko, bo pocieszał go syn. Leo, bo patrzył na płaczącego przeciwnika, i na szczęście nie ja. Ale to tylko dlatego, że nie oglądałem tego na żywo. Lata lecą, a największe sukcesy na mączce chyba dopiero przed nim. Do pewnego momentu świetnie wyglądał też inny zawodnik gospodarzy, Gaël Monfils. Lamont szybko przejechał się po Tawio Danielu, Admianie Mannawino i Antoine Huangowi. Szczególnie ciekawy był ten pierwszy mecz, bo Francuz zaczął swoje spotkanie dopiero około 20, czyli miał mniej więcej półtorej godziny do momentu, aż mocno się ściemni. Okazuje się, że w takich momentach Gaelowi Monfisowi wyłącza się ochota na zabawę. Pierwszy set 6-0 w 21 minut, później 6-4 w 58 minut i na koniec 6-1 w 20 minut. Można iść do szatni. Francuz zatrzymał się dopiero na Dominiku Timie i tam już wiadomo, faworytem nie był, co jak potwierdził w meczu. Szybkie 6-4, 6, -4, 6, -4, 6 I nie wiadomo, czy Gael Monfis był zły na to, że Elina Svitolina za cicho dopingowała, czy może Ukrainka stwierdziła, że on jest za słaby, ale niedługo po tym meczu związek Gems, jak nazwali swoje wspólne konto na Instagramie od swoich inicjałów, dobiegł końca. Media społecznościowe wyczyszczone i wygląda na to, że tej dwójki w najbliższym czasie ze sobą nie zobaczymy. Idziemy dalej. Kolejne spięcie tenisa kobiecego i męskiego po tym, jak Annie Tatyszwili została odebrana cała nagroda, czyli około 50 tysięcy dolarów za występ we French Open. Organizatorzy stwierdzili. Że gruzinka pod amerykańską flagą, która ma za sobą trzy poważne operacje kostki, nie była gotowa na występ i przyjechała jedynie po nagrodę. W sumie ona jej przesługiwała, bo zapisała się z zamierzonym rankingiem. 29-latka poległa 0616 z Marią Sakawi w niecałą godzinę. Była ona jedyną osobą, którą w taki sposób ukawiano. Założyła więc internetową petycję, aby pomogli jej inni użytkownicy, a w niej zamiast przedstawić jakieś sensowne argumenty, to dopytywała, czemu ukarani nie zostali inni zawodnicy. Na przykład Amir Weintraub, będący w podobnej sytuacji, tyle tylko, że uczestniczył w kwalifikacjach. Zresztą u mężczyzn takiej kwiatki też da się znaleźć, bo Nikolas bazilasz swój mecz z Juanem Ignacio Londero skończył w półtorej godziny, a Berlina Tomić po godzinie i 24 minutach praktycznie bez żadnej walki. Na koniec kompletnie olewając pytania dziennikarzy na konferencji. Niesamowitą przygodę ma ze sobą Kevin Krawiec i Andreas Mies. Niemiecki duet sprawił gigantyczną sensację po znakomitym w ich wykonaniu finale przeciwko parze Jeremie Shajudy i Fabrice Majutain, którzy wyeliminowali wcześniej Łukasza Kubota i Majucelo Melo. Niemiecki duet przed tym turniejem miał 475 punktów w ATP Race to London, aktualnie ma ich 2475 i zajmuje w nim drugą pozycję. Niemiecki duet, łącznie w karierze, zarobił 530 tysięcy dolarów, a przez ostatnie dwa tygodnie 580 tysięcy euro. Naprawdę, Niemcy dokonali w tym tygodniu niemożliwego i dzięki temu mają niemożliwy przeskok pod każdym względem. Andreas Mies w maju zaliczył każdy możliwy poziom. Zwyciężył w Wielkim Szlemie, a wcześniej uczestniczył w turnieju ATP World Tour w Genewie, Odbijał na challengerze w Helibron i zaszedł do finału w imprezie ITF w Troisdorf, za co dostał 500 dolarów. Szok, ale w pełni zasłużone zwycięstwo. Warto wspomnieć też inne pozytywne akcenty tego turnieju. Na początek Filip Krajnowicz, który wykonał dziwny manewr all-in, nie zapisując się na kwalifikacje i do końca czekając na to, czy załapie się na turniej główny. Z pomocą last minute przyszedł Andrzej Jublow, który wycofał się tuż przed rozpoczęciem pierwszego meczu głównej drabinki co oznacza, że Rosjanina chyba nie było na miejscu. Jeśli by był, wystarczyło chwilę poczekać i wziąć połowę nagrody. Tak jak zrobiła to Katie Boulter. I wracając do Filipa Krajnowicia, serypski tenisista pokonał w pięciu setach Francesa Tiafe i Roberto Carubajesa Baene, zatrzymując się po świetnym meczu na Stefanosie Tsitsipasie. Minus tego wszystkiego taki, że przez to wycofał się z Challengera w Poznaniu. Wcześniej swój pozytywny występ przeciwko Grekowi zaliczył Hugo de Lien który przeszedł w pierwszej rundzie pranie Szagunerz Warana. 25-latek ostatnio zostaje pierwszym boliwijczykiem we wszystkim. Pozytywny gość. Z fajnej strony pokazali się też inni zawodnicy, którzy dobrze dają sobie radę na turniejach ATP Challenger. Świetny pokaz przeciwko Dominikowi Tiem Tiemowi dał Sasha Bublik, a swoje pokazał też Michael Imer, Antoine Hoang czy Quentin Moutet, chociaż z nim podobnie jak z Filipem Krajnowiciem. Fajny występ i wycofanie z Poznania. Byli też tacy, co mocno nawalili. Chwilę przed French Open The Guardian opublikował artykuł opisujący Kanadę jako tenisowe mocarstwo. Niestety, niedługo później Miloš Raonic wycofał się, Felix Użer aliasim, wycofał się, Denis Szapowałow był bez szans w meczu pierwszej rundy z Janem Lenardem Sztyufem. Nie lepiej było u kobiet. Także te plany przejęcia tenisa przez Kanadę na chwilę muszą iść na bok. Planowo zawiódł Marvin Cilic, który odpadł po setówce z Griszą Dimitrowem. Bułgari też jest słabiutkiej dyspozycji, ale obaj jednocześnie odpaść nie mogli. Ktoś musiał iść dalej. Oznacza to, że od dzisiaj się jest chojowacką jedynką. Poniżej oczekiwań zagrał też Daniel Miedwiediew, który sezon na mączce zaczął świetnie, ale im dalej w las itp. Itd. Podobna historia z Guido Pejom. Zawiedli też po całości Włosi, poza co dziwne Fabio Foninim. Bardzo szybko z turniejem pożegnał się Mateo Beretini i Majuko Cecchinato. No i to chyba na tyle, jeśli chodzi o to French Open. Rankingi po tych dwóch tygodniach nie zostały wywrócone do góry nogami, bo w Paryżu było wyjątkowo mało niespodzianek. Ale swój debiut w top 10 zaliczy Fabio Fonini i Karen Haczanow. W czołówce, bez zmian. W drugim tygodniu Roland Garros na poznańskim Golęcinie odbywał się turniej ATP Challenger i niestety, jak wcześniej wspominałem, po kolei wycofywali się kolejni zawodnicy. Swoją drogą, po zmianie terminu z końcówki lipca na drugi tydzień Wielkiego Szlema, liczyłem, że w Poznaniu będą się pojawiać zawodnicy, którzy szybko zakończą przygodę w Paryżu, no ale niestety, obsada była przeciętna, a nawet można powiedzieć słaba. Lepsze nazwiska zgabiniał prościejów, który ma imprezę z wyższą pulą i świetną reputacją. Mimo to duży plus dla Hubejta Churjkacza za to, że pojawił się w stolicy Wielkopolski, bo jego popołudniowe mecze pokazały, jak ważny dla kibiców jest w trybunie swój gość. O ile frekwencja na pozostałych spotkaniach nie była ani zła, ani dobra, to Hubi wypełniał szczelnie trybuny przy koibicie centralnym na każdym meczu. I szkoda, że nie udało się zajechać do finału i obronić tytułu, bo nasz tenisista potknął się w sobotę z Rudolfem Melekiewem 4-6-4-6. Troszkę niespodziewanie, bo do wyniku 4-1 z podwójnym przełamaniem wszystko szło gładko, później cała gra z pomocą kontuzji się posypała. Najlepszy okazał się 37-letni Tommy Robledo, który wczoraj pokonał w finale 18, 18 lat młodszego Niemca 5 7 6-1. Hiszpan od dłuższego czasu miał kłopot z wygrywaniem pojedynczych meczów, więc jego triumf w Poznaniu jest małą sensacją. Dzięki temu Zbliży się do, w, w, brzmi to dziwnie, najlepszej dwusetki rankingu. W trakcie turnieju koniec przygody z zawodowym tenisem zapowiedział Maruzin Matkowski. Jeden z najbardziej utytułowanych polskich deblistów w historii planuje odłożyć rakietę po wrześniowym pucharze Davisa lub szczecińskim Challengerze. No i to by było na tyle póki co jeśli chodzi o tenis na mączce. Chwila odpoczynku do lipca. Czas skoczyć na trawę. Niektórzy już to nawet zrobili, bo w brytyjskim Soju Biton odbył się pierwszy challenger, w którego w finale wygrał Daniel Evans. Także nie ma odpoczynku: w najbliższym tygodniu Stuttgart i Hurtogen Bosch, później Halle pod nową nazwą Noventi Open, która zgodnie z zapowiedziami zastąpiła dotychczasowego sponsora Gary Webera, i Queen's Club, w którym w deblu zobaczymy Diego Marea. Brytyjczyka zapytano kiedyś, z kim z tenisistów by się umówił, gdyby był gejem na co odpowiedział, że z Feliciano Lopezem. I co? Będzie w, du w duecie właśnie z Felo. I Judy Marie będzie w siódmym niebie, bo też jest fanką Hiszpana. I tyle na dziś, to był 15. odcinek podcastu o tenisie. Do usłyszenia w przyszły poniedziałek. Oglądajcie dużo tenisa, bo zielony kolor dobrze działa na oczy. Cześć!